ale będzie zimna. Dotarliśmy do Bled. Parkujemy po zachodniej stronie jeziora za 3 euro na godzinę i lecimy na Osójnicę, na viewpoint. Musimy jakieś 600 metrów dojść do początku szlaku i potem pewnie znowu w górę. Zachodnia część jeziora jest fajna, jeśli chcecie się wykąpać. Nawet w październiku woda nie jest lodowata. Także sami myślimy, czy nie wskoczyć dzisiaj jeszcze do tego jeziora. Jest tutaj taki mały mostek. Ludzie się wylegują od rana. Akurat świeci słoneczko. Także fajna atmosfera. A obok dzieciaczek rzuca chlebkaczkom, co jest niefajne. Nie chleb, to kamienie. Jeszcze gorzej. Docieramy do drogowskazu na małą Osójnicę, 30 minut drogi. I kolejny drogowskaz na trasie. Niby mała Osójnica, taki bardzo turystyczny szlak, a zobaczcie, pociągnęli tu Via Ferrata. Dotarli. Docieramy do punktu Matthias Viewpoint, który był naszym celem. Przed nim są takie charakterystyczne schodki do pokonania. A stąd rozciąga się mega ładny widok na jezioro i okolice. Jest ławeczka, można sobie usiąść. Piękny widok. No chyba można za opłatą tam trzasnąć dzwon, bo też mi się tak wydaje. Ciągle dzwoni. Rzucasz 20 euro i... i walisz dzwona. Mamy październik, a około 12 godziny już tutaj na parkingu nie ma w ogóle miejsca, także lepiej być tutaj wcześniej. Zwłaszcza jak chcecie sobie dłużej posiedzieć, się pokąpać, no to fajnie się zjawić około 11 już nawet i zaklepać sobie miejsce. Dużo ludzi się kąpie, no bo pogoda jest świetna. Nie wiemy, czy też się dzisiaj wykąpiemy, czy nie, zobaczymy. Ale polecamy tą rozrywkę, zwłaszcza tutaj po tej stronie jeziora jest taki fajny zaułek z malutką plażą. Podjeżdżamy pod zamek Bled. Parkujemy na parkingu przed zamkiem płatnym, 3 euro za godzinę. Płacimy sobie w aplikacji, żeby już tutaj się nie męczyć z szukaniem, gdzie są automaty do płacenia. Ludzi masa, mimo że jest październik. Cały parking praktycznie zawalony. Jeszcze wycieczki przyjeżdżają. Także nie chcemy wiedzieć, co tu się dzieje w sezonie.
być najbardziej tutaj popularne ciasto Bled, którego trzeba spróbować. Kremna rezina, właśnie nam pani nakłada. Jest i ona, kremowa w Bled. 4,5 euro za jedną kremówę. Ale się gibę, to powinno się nazywać gigantica. Dobra. Jak się nazywa? Kremna rezina. Albo kremowa, zależy. Ale no, nie mogę tego. Ciuszek, nie? Nie mogę dziabnąć. Dobra, trzeba to zrobić pod. Dobra. Godzina 18, słońce dawno zaszło za górą. Wszyscy w kurtkach. Wszyscy w kurtkach. A my wbijamy do jeziora, ble. Ale śmierdzi rybą. Dobra ryba. 3, 4. Dobra. Zaligrzane. Wracamy. Jak galareta. Jak kremówka dzisiaj. Jak kremówka. Na tej talerzy. Za kiedyś starczy.